Proszę nam powiedzieć, jakie zabiegi są tutaj w tej chwili wykonywane? W tej chwili wykonujemy redukcję korony związaną z koniecznym zmniejszeniem powierzchni tej korony. A dlaczego jest to zabieg tak bardzo w tej chwili konieczny? Ze względu na rozkład, który nastąpił w systemie korzeniowym. To nie są pierwsze zabiegi, które są wykonywane na tym drzewie. Dlaczego te wcześniejsze nie pomogły? Co sprawiło, że to drzewo jest dzisiaj w takim stanie, a nie w innym? No myślę, że duża antropopresja. Po prostu coraz więcej przestrzeni zabieramy, którą powinny zajmować systemy korzeniowe. I to jest głównym powodem, dla którego drzewa po prostu słabną na naszych oczach. Czy gdyby temu drzewu zostawić więcej miejsca wokół korzeni, ono wyglądałoby dzisiaj inaczej? Nie trzeba by było go podejmować takich trudnych decyzji, czy wycinać, czy redukować koronę? Ja myślę, że taką minimalną ilością przestrzeni dla drzewa to jest tak jak rzut korony. Rzut korony, to znaczy miejsce, które znajduje się pod koroną drzewa, powinno być pozostawione dla drzewa i myślę, że nie ma innej opcji. Co dalej będzie się działo z tym drzewem po tej redukcji? No liczymy na jego siły witalne i na wytworzenie wtórnej korony. A czy jakieś zabiegi jeszcze są przewidywane? Nawożenie, wymiana podłoża? To będzie związane z tym, jak drzewo zareaguje na to cięcie, które wykonujemy, bo liczymy, że zareaguje wzmocnieniem pędów i tych młodych gałęzi, które są niżej wewnętrznej części korony. A jak pan ocenia, ile to drzewo ma lat? Tak, ze spojrzenia? No, kasztanowiec o tych rozmiarach rosnący gdziekolwiek mógł mieć około 170 lat. Natomiast w miejscu, gdzie ma złe warunki, no jego średnica może się bardzo różnić. Dlaczego pana zdaniem tak małą wagę w niektórych miejscach przykłada się do pielęgnacji drzew, wręcz się je niszczy? Dlatego, że chyba pomijając tylko ludzi, którzy rozumieją powagę sytuacji, to reszta jest na etapie wypalania puszczy.